teraz dzień 12, a moje pytanie brzmi, jak się Wam podobała nasza uczta? Mieliśmy dzisiaj tak zwany Bonenkal, czyli takie spotkanie na koniec roku. Nie wiem, czy można to nazwać Wigilią, raczej nie. Spotkaliśmy się w rodzinnym gronie w domu, więc tylko chciałam Wam pokazać takie przebitki tego, co dzisiaj było serwowane na tą wspaniałą ucztę. Było nabe party, czyli garnkowe party, można tak powiedzieć, jednogarnkowe potrawy. W jednej był oden, ja tam opisałam, na pewno w jednej był oden, w drugiej zrobiliśmy sukiyaki, no i dostaliśmy masę jedzenia na wynos. Naprawdę nie do przejedzenia to było. Ja czuję się jak po prostu jedna wielka kulka. A wiecie, co jest najgorsze? Jest godzina 7, ja za 2 godziny mam live'a i sobie nie odpocznę, bo muszę jeszcze przed live'em skonfigurować coś, zaraz Wam pokażę co. Ale jestem tak przejedzona, tak mi się chce spać, bo po wczorajszym, jak już wiecie z poprzednich vlogmasów, wczoraj niestety, ale wróciłam, znaczy niestety, bo się fajnie bawiłam, wróciłam późno do domu. No i przez to niestety film pojawił się dopiero o 2 w nocy mojego czasu i dopiero około 4 poszłam spać, tak. To ja właśnie. No, a że teraz jestem przejedzona, niewyspana i troszeczkę zmęczona po całym dniu z rodzinką. Dostałam prezent, to Wam pokażę, dostałam prezent. Siedziałam, wszyscy mnie już znają, wiedzą, że kocham kremy do dłoni, więc dostałam przepiękny krem do dłoni. Pachnie orchideą i nie wiem, co to jest z neroli, ale przepięknie pachnie jak perfumy. Już smarowanko było, naprawdę bardzo taki specyficzny zapach jak perfumy, ale z taką słodką nutą. Mega ścierze, naprawdę to jest coś, co schodzi u mnie bardzo szybko. I jestem tak przejedzona, że aż mi się normalnie odbije, jak do Was gadam. Więc sobie odpuszczę teraz herbatę. Herbatę sobie zrobimy po live'ie. Mam dzisiaj live'a. O 9 mojego czasu, kończę o 11, więc po live'ie zaparzę sobie herbatę i tak jak ustaliliśmy wczoraj, czytałam komentarze Wasze, że wyciągnę i od razu jak wyciągam, to pokazuję tylko ile ona się musi robić, tak? I potem tylko robię herbatę, następnie ją kosztuję i mówię jak mi smakuje i na sam koniec pokazuję do kamery co to jest i sama się dowiaduje co to jest. Także taka zgadywajka. Jestem ciekawa jak to nam wyjdzie, czy będą w tej samej kolejności pokładane, nie wiem. Ale wydaje mi się, że może być fajnie. I słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo nie wiem ile ten vlog mi wyjdzie, mam nadzieję, że nie będzie super długi, bo... No bo nic się dzisiaj nie działo. Przetargałam kopertę numer 12, bo dzisiaj jest 12. Jest całkiem spora. Zobaczmy sobie, co dzisiaj dostanę z kalendarza adwentowego. Lancian, figurka z królisiami! To znaczy odrywanie folii. Super. Jest lancian. I coś miękkiego. O nie, wypadł! Lancian wypadł. To jest lancian, którego też kupiłam na aukcji, więc musiałam mu sama zrobić opakowanie. Jest to przywieszka, tak? Z niego już niestety odrywałam folię. Chyba, nie pamiętam. Chyba tak. I jeszcze... Czyżby kolejny lancian? Nie! Wejłuś je. Także dzisiaj mamy na bogato koperta. Bardzo duża była, na bogato koperta. Bardzo fajnie. I też pomyślałam sobie, ponieważ dzisiaj się mam nadzieję, że pokażę Wam tylko tak rzutem na taśmę, co kupiłam wczoraj w Tokio, jak byłam. Nie mogłam się opanować. Urodzinowy Levi. Figurka z urodzinowym Levi'em. Zaraz ją odpakuję, pokażę z bliska. Teraz Atak Tytanów ma, jak się to mówi po polsku, współpracę. My mówimy korabo, czyli korabo, kolab z Sanrio i dlatego Dancio jest z Hello Kitty i Hello Kitty też robi Shinzo Sasageyo. Musiałam sobie kupić. I jeszcze do tego Levi, też z Sanrio. I najgorsze jest to, że ja kompletnie nie wiem, jak się nazywa ta postać. Chyba jest podpisane. Sanrio Kierakta. Nie, nie jest podpisane. Nie wiem, ale ten czarny ptaszek. To z nim jest Levi. No i byłam jeszcze w Animate, bo szukałam prezentu dla Ani. Niestety nie było, więc muszę zamówić przez internet. Lipa.
Levi, jeden jedyny został w ogóle. Z nim była śmieszna historia, bo jak weszłam do Animate, to przede mną stała może dziewczynka, może kobieta, nie wiem, ale dość niska. I cały czas stała, patrzyła się i tak wiecie, najemu, że nie wie co kupić, nie? Ja tak stoję, czekam, nie chcę się wpychać, nie? No ale w końcu już po prostu, no ile można czekać, nie? Chyba z, nie wiem, ze 3 minuty tak za nią stałem. W końcu wyciągnęłam rękę, wzięłam tego ribeye'a, a to był ostatni, nie? Wzięłam go, ona tak na mnie spojrzała z takim... Zabrałaś mi go sprzed oczu, tak, zabrałam. No i słuchajcie, jeszcze do tego wszystkiego. Wczoraj w Tokio Eki kupiłam jednego badża, w którym, nie wiadomo co wylosujesz, wylosowałam Arminka. Więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Armin, ja bardzo lubię Arminka. Ale jeszcze Ania kupiła, też nie wiadomo co, i słuchajcie, trafiła ribeye'a i powiedziała, masz dla ciebie prezent, Ania, normalnie jesteś najlepsza na świecie. I rozczula mnie to, że on trzyma tą filiżankę i ona mu pęcła, uszko mu odpadło i ma taką minę, co ja teraz robię? Także takie gucy, pokażę wam je z bliska, zaraz je odpakuję, pokażę z bliska, ale nie będę ich wyciągać jeszcze z opakowań, bo tego jest za dużo. Najpierw skupmy się na figurkach i pokażę wam, nad czym teraz pracuję, że nie mam za bardzo czasu przed live'em. Co będę teraz robić, to wam pokażę zaraz. Już jestem, słuchajcie, ta lampa już ma 2 lata i cały czas mi opada ten ring. Strasznie się boję, że w końcu mi się złamie. Tutaj brelok, o którym mówiłam. I chyba już z niego zerwałam folię. Próbowałam podrapkać, ale nic nie było i niestety, ale jest troszeczkę już w jakiś sposób tutaj zniszczone. Nie wiem, jak to się stało, ale przyszedł do mnie już, słuchajcie, taki strasznie pognieciony, wymiętolony. Także no tak to wygląda. No ważne, że jest. Landzian 1 i tutaj, uwaga, figurka. Podpisany ładnie. Absolutnie nie wiem, czy powiedziałam to poprawnie, aczkolwiek starałam się. Tutaj też mamy przepiękną grafikę, wszystkie certification. Super, super. I słuchajcie, też na zasadzie chyba, że jest przyklejone do tego, no. Pewnie osoby, które mnie oglądają i znają moje filmy, powiedzą, przecież ty już masz taką figurkę. Tak, ale nie oryginalną. I nie kupiłam ją bez powodu. Dowiecie się na nowy rok, dlaczego ją kupiłam, dlaczego ją mam. Ale póki co, może pozrywam folię. W ogóle jak na złość teraz zaczęły wszędzie jeździć te, jak to się mówi, radiowozy. Także mam nadzieję, że nie było ich słychać jakoś specjalnie. Bardzo mi się podoba, że ta figurka jest trójwymiarowa. Też, jak już pewnie podejrzewacie, jest to jeden z powodów, dlaczego ją kupiłam. I teraz pytanie, które jest przodem, a które jest tyłem? Nie ma żadnych napisów na nim, nie ma. To trzeba się sugerować chyba tym, że tak ma być. Oh yeah. A to znaczy, że źle dałam to, bo są znaki na odwrót. Czekajcie. Czyżby to miało być tak? Tak, to wtedy bambus musi być chyba w innym miejscu, żeby nie zasłaniał królika. No chyba, że ma zasłaniać królika. Ale nie jestem pewna. No i ryjek ma mieć tak, dobra. Wszystko jasne. Wow. No musicie przyznać, że
trójwymiarowe wygląda super. I teraz... Bo odkryłam nowy, jakby to powiedzieć, wyznacznik tego, co jest oryginalnym przedmiotem, czyli sposób pakowania figurki, ta zabezpieczająca taśma. Skoro o taśmie mowa, to pozdejmujmy sobie folię. O wow, nawet nie wiedziałam, że z tyłu tak wygląda. Ale czad. Też tutaj widać, co jest przodem, co jest tyłem. Jego imię Gimusen, po japońsku czytałem, więc na pewno będzie w tą stronę. A łyłusie chyba w tą stronę. Chociaż teraz, no tak, no bo jest, no faktycznie. Pięknie. To teraz przybliżenie do kamery na stojąco. Już jestem i zacznę od Lamwandzi jako preloka. Bardzo mi się podoba. Troszkę uszczerbiony, no ale mówi się trudno. Tutaj mamy figurki. No musicie przyznać, że jest kozacki. Jednak te detale robią swoje. Wejwusie też. Niesamowite. W ogóle zupełnie inna jakość produkty. Ale tak jak mówię, innym razem będę nagrywać na ten temat. No i tutaj moje zakupy z wczoraj, czyli urodzinowy ribaj. 25 mam urodziny, czyli tak długo jak my robimy vlogmasę. Tutaj ribaj jeszcze ze studia Wit, ma zupełnie inną kreskę. Ribaj. No i tutaj doczytałam w końcu, jeszcze jest Bat Batsumaru chyba, tak się go wymawia. Ale nie jestem pewna, bo nigdy nie oglądałam, nie znam. Więc tutaj jeden. No i Hello Kitty, Dancio. I Hello Kitty też lubi Shinzo Sasageyo. Mega mi się podoba. Niestety, oj, nie było Hanji-san. Tak, jeszcze chciałam wam na stojąco pokazać. Lamwandzi robi robotę. I Wejbus jest dzisiaj. No i tam w tle postawiłam tego ribaja. Jednego, a tutaj tego urodzinowego z Dancio i czytającego książkę. No już mi się nie mieszczą tutaj te rzeczy, ale one nie były z kalendarza, więc tych zaraz gdzieś odłożę, pewnie tam odłożę. No i słuchajcie, miałam wam powiedzieć jeszcze, nad czym teraz pracuję. Jakoś chyba wczoraj albo przedwczoraj, chyba przedwczoraj, bo mnie wczoraj nie było w domu, przyszedł mikrofon. Mikrofon z firmy Artworks? Aswalks. No to mówią Japończycy. Jest niesamowicie ciężki. Pimpek już go testował, bo kupił przede wszystkim dla siebie, ale powiedział, że nie ma problemu, mogę od niego pożyczać i że będzie to nasz wspólny mikrofon, żebym sobie nagrywała filmy stacjonarne do tego mikrofonu. I dzisiaj przed live'em chcę go skonfigurować i na live'ie dacie mi znać, jak ten sprzęt się sprawdził. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jest ta membrana z przodu. Otóż nie ma. Ponoć jest tak dobre. Jest to sprzęt, którego używałam profesjonaliście do nagrywania muzyki i tak dalej, że po prostu nie potrzebuję tej membrany. Jest to mikrofon na USB. Ja się tam nie znam. No ale najważniejsze, że jest. I Lamwandzi wspiera mnie, więc zabieram się za to. I widzimy się na live o 9. Już udało mi się ogarnąć mikrofon na live'a. Nawet troszkę wzięłam i zmontowałam film, ale skończę go montować po live, więc mam, ile jest? 39, mam 20 minut. A zbieram się na live'a.
Wszystko już przygotowane. Kamera jest. Mikrofon jest. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. O, odbijam się nawet w nim. Takie jest piękne. Światełka przede mną, światełka za mną, jak sami widzicie. I widzimy się za 4 minuty. Yep, włączone nagrywanie. Wszyscy wyrazili zgodę na to, by nagrywać. Jest to stanowisko zrobione specjalnie pod ten mikrofon. Zobaczycie go dzisiaj we Vlogmasie. Vlogmas będzie dopiero za 3 do 4 godzin, choć mam nadzieję, że dopiero za 3 godziny, że się tak uda. I przez to, że jest nowy mikrofon, może go nawet mi się uda tutaj podnieść jakoś. Ulala. Teraz go widzicie. Zobaczycie go też na Vlogmasie. Widać go w podglądzie, widać. Jest to mikrofon, który no niestety, ale ma dość gruby kabel i musi stać przede mną. Więc taka, a nie inna konstrukcja zrobiona z kosza na pranie. I jeżeli nie macie nic przeciwko, to tylko bym Was prosiła, żebyście teraz napisali, że oglądacie Vlogmasy i ja nagram sekcję czat i oczywiście, wrzucę to do Vlogmasa. Więc właśnie pokazuję sekcję czatu i pozdrawiamy wszystkie osoby, które oglądają Vlogmasy. Także byłoby mi super miło, jakbyście napisali, że oglądacie Vlogmasy. I kto się załapie, ten się załapie. Sami wspierający praktycznie. Wow. Super. Gituwa. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie. Jeszcze od Gimlera jak zwykle. Piękne jak zwykle, wsparcie i tęsknię. Oczywiście oglądam Vlogmasy. Dziękuję bardzo. Gimler też na filmie będzie. O, ale mam cienie pod oczami w tym ujęciu z kamery. No nic, tak wyglądam. Pozdrawiamy, dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, tym akcentem macham do kamery. Słuchajcie, właśnie skończyłam live'a i bardzo Wam dziękuję. Bardzo, bardzo. Wszystkim. Wszystkim osobom, które były, które serduszkowały, donatowały, które się razem z nami śmiały. Wszyscy jesteście zajebiści, co Wam mogę powiedzieć. Przepraszam, że nie działał mikrofon, już go odniosłam, a specjalną zrobiłam konstrukcję. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Zaraz się Wam pokażę, jeszcze pogadamy sobie, ale chciałam Wam pokazać, jak mam wspaniałą widownię, wspierającą, kochającą, cudowną, najlepszą na świecie. I życzę każdemu, żeby miał taką widownię. I chciałam jeszcze raz, twarzą w twarz, podziękować bardzo wszystkim wspierającym, którzy dzisiaj dołączyli, wszystkim stałym wspierającym, mojemu wspierającemu na poziomie Kamisama, czyli Sejkora, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też wszystkim osobom, które dzisiaj donatowały na live'ie i wszystkim osobom, które zawsze oglądają moje filmy, zostawiają łapki w górę, subskrybują i piszą komentarze. Jesteście najlepsi na świecie i popłakałam się dzisiaj po prostu ze wzruszenia, widząc to, jacy jesteście zajebibi na live'ie, co zresztą widzieliście. Jeszcze raz dziękuję i tylko, żeby już się nie rozklejać, bo ja wiem, że się rozkleję, bo mam te dni i się szybko rozklejam. Jest mi trochę przykro, że nie działał mikrofon. Po live'ie poszłam odnieść go do pokoju Pimpka. Pimpek powiedział, że prawdopodobnie jak puściłam live, to coś po prostu nie zagrało między moim laptopem a tym mikrofonem, bo kiedy go testowałam przed live'em, w programach nagrywałam jakieś te dyktafony i tak dalej, to wszystko działało. No jest mi trochę przykro, no nie ukrywam, ale jeszcze nad tym popracujemy. Do stycznia mam dużo czasu, ponieważ od stycznia planuję go włączyć w nagrywanie codziennych, stacjonarnych filmów, ale może do następnego live'a już też coś ruszy. W ogóle 19 w niedzielę nie będzie live'a, to mówię od razu, bo wiem, że nie wrócę na godzinę 21 do domu. Na pewno mi się nie uda. Więc dajcie znać, czy chcielibyście w zastępstwie live'a 18 w sobotę. Ja zerkam na kalendarz, czy dobrze mówię. 18 w sobotę. Dajcie znać, czy tak by było ok. I wtedy ja dam też oficjalne info na karcie społeczności.
I żeby już nie przedłużyć, bo naprawdę jestem super zmęczona, ale też przeszczęśliwa. Naprawdę zrobiliście mi niesamowitą niespodziankę. Jutro też opowiem co nieco, co się działo na live'ie. Bo na przykład jutro będę z polecenia Irwina i z Zadonej do Irwina oglądać dwa odcinki Kimetsu no Yaiba. Dokładnie tak. No i kurczę, dziękuję. Już przechodzę dalej, już koniec dziękowania. Muminkowy kalendarz, okienko numer 12 jest tutaj u góry. O, wygląda jak choinecka. Znowu małami. Oni bardzo lubią małą mi w tym kalendarzu. A, też uprzedzam. Mam lekko szare paznokcie, bo farbowałam wczoraj włosy Pimpka. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego są takie brzydkie. No, niestety pofarbowało mi się trochę. Ale jest choineczka. Ciao! Będzie do szamania. I słuchajcie, zrobiłam herbatę. Tak jak mówiłam, czyli tylko spojrzałam, ile mam minut ją parzyć, ale nie spojrzałam, jaki ma smak. I wsadziłam ją do opakowania właśnie sposobem parzenia do góry, nie smakiem. Więc wielkie testowanie. Czy trafi chociaż jedną nutę smakową? Na pewno po kolorze mogę powiedzieć, że jest to herbata zielona, czyli organiczna zielona. Po zapachu czuję miętę. Czuć miętę, na pewno czuć miętę, na 100% taką mocną miętę. Może być to mięta pieprzowa, załóżmy. O rany, jakie gorące. Cynamon. Delikatnie, wydaje mi się, że jest tu delikatny cynamon. I nic więcej. Nie czuję. Dobra. Strzelam. Goździki. Goździki jako czwarte. Nic więcej nie zgadnę. Teraz zobaczymy, co było w środku. Peppermint, czyli zgadłam. Green tea. O, czyli też zgadłam. Orange. Na pewno nie. Cynamon zgadłam. Co tu jeszcze jest? Roasted. To się chicory czyta? Cykoria by to była? I wanilia? Serio? Takie smaki były? Peppermint, no to zgadłam. Green tea zgadłam. Pomarańczy nie zgadłam. Cynamon zgadłam. I tą roasted, to jest grillowana, podpieczona, prażona. Cikory? To chyba cykoria i wanilia. W życiu bym nie zgadła wanilii ani pomarańczy, ale bardzo delikatna, fajna w smaku. Ja lubię miętową herbatę, więc bardzo przyjemnie się ją piło. Dajcie znać, czy taka zabawa się Wam podoba. Nawet nie najgorzej mi wyszło. Ja już kończę, muszę to zmontować. Dziękuję jeszcze raz. Widzimy się jutro na Vlogmasie. Bye, bye.